Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sector 2022. W dzisiejszym odcinku będziemy robić orkę na dwa zestawy. Pierwszy zestaw to Master 7726S i pług Ferdynanda 7 korpusów, a drugi zestaw to jest klas po prostu. Muszę pług obrócić, bo jest nie w tą stronę. Dobra, przecisnę się między tutaj, między nim. Orka na dwa zestawy dzisiaj. Także robotka będzie szła na dwa zestawy, bo to bierzemy 7 metrów na raz. Dwanaście na godzinę, więc w miarę to powinno pójść. Do orki ładny kawał jest, no bo trzeba to całe pole zaorać. W poprzednim odcinku, jak wiecie, było Skaruś. W dzisiejszym odcinku go nie ma. Ale chyba w kolejnym już będzie. To zależy już tylko od niego, czy będzie chciał. Bo on ma do 15 lekcji. No jest 14.37, jak nie było ten odcinek. W piątek, przypomnę. 11 marca jest. Ale go zobaczycie w niedzielę. Niedziela 13. Więc jakoś te dni lecą, powiem wam szczerze. Aż nawet czasami za szybko. Trzeba go zgasić. A tak jak pamiętacie odcinek z 13, jak grałem, to tak samo. Procedura jest taka sama. Bo inaczej by się dwóch ciągników naraz nie dało puścić. Ewentualnie jeden i drugi od drugiej strony, ale to takie to słabe. Ile zamieli. No i dobra. Zresztą na Feldrunie też tak orałem. W 66 odcinku. Wolę mu ten jeden skibę więcej zapasów zrobić, niż by miał Żydy walić. Bo on tak w sumie tutaj na granicy jedzie. Mamy tylko trochę. Można przesunąć w prawo. Za bardzo gadałem do prawej, opuszczałem. Dlatego tak wyszło, dlatego dobrze, że tego klasa trochę inaczej puściłem. Jaka to jest faza kamieni? Czy to jest ta największa, czy to nie jest ta największa? Tak, to jest te czerwone, największe. Czy nie można było się tego spodziewać, że to będą czerwone? Bo klub zawsze takie duże wywala. Robotka fajnie idzie. Ciekawe, ile do 15 założę, bo to będzie 20 minut odcinka. A to jest 7 metrów, więc pole powinno ubywać. Na tym sejwie mam 32 godziny. Ale ten Masej jest świetny. Jeszcze trochę będzie drugi Masej, albo drugi klas. Nie, drugi Masej, a czy jest drugi Masej? Mam dwa Maseje, teraz czas na klasa. Kogoś akcjona. A zobaczymy promocję, czy coś ciekawego. Hmm.
No i takie odstępy jak są, to jest zarąbiście, bo wtedy ja zdążę nawrócić ciągnikiem i wtedy się do drugiego i już ten tamten dojeżdża, nie? Ten drugi, więc jest zarąbiście taka łapa. Nie wiem, czy dzisiaj będę na 13 grać, nie wiem. Pewnie nie, ale zobaczymy. A tam na 13 tak sporadycznie sobie chodzę, tak? Raz na 2 tygodnie, na miesiąc, zależy jak mi się chce. A w 22 mam godzin 208, jakby ktoś pytał. 208 godzin. 25 osiągnięć na 45. Więc fajnie. No i dobra, i nawracam. Kurde, jak to fajnie idzie ta orka. Da rada, że będę musiał go przechylić do prawej, przesunąć. To tak na styk w sumie kryje. Dosłownie tak na styk dorzucę. Albo i nawet nie dorzucę. Nie, ten pług jest fajny, tylko że on ma małą odkładnicę i on... On często i gęsto nie dorzuca. Nie dorzuca i zawsze trzeba to mieć na gładkę. Jak jest równiutko pole zaorane, tak jak teraz idzie równo, to elegancko. A jak już jest takie wcięcie, na przykład jedno skipkę w lewo, no to już on tego nie zakryje. Nie dorzuci. Mój jest styrany pół, czy styrany. Nie taki jak na Enkliku, bo tam już tam w ogóle już całe odkładnie widać, są białe. Wytarte. No i maskę ma 7,6 godziny, więc nie stygnie masę. W kolejnym odcinku też nie będzie z tego, bo będzie chciał szepak chyba. Albo siano kostę zrobię, żeby nie było siewu. Bo na Enkliku teraz będą siewy. Teraz na Enkliku będą siewy, więc... Tutaj zrobię sobie chyba to siano wreszcie dla moich przyszłych krów. Też nie chcę, żeby było... Ten siew na okrągłe, tak. Bo teraz praktycznie byś wszędzie siew wychodził. Zaczynając od Enkrika, po Hoytbeleron, aż po... Można rzec, że aż nawet po 13. Muszę tak powiedzieć, że po 13, aż no bo w 13 też trzeba siać. A kolejny odcinek z 13, kiedy będzie? Nie wiem. Ale będzie na pewno nawozy będą, żeby nie było siewów. Nawozy po orce też fajnie by. Ale poczekam jeszcze, bo to pociągnie to dobrze. Na pewno będą siewy nawozy. Potem w kolejnym, czyli w tym chyba 6 by było. Tak, w 6 by były siewy.
Więc fajnie, fajnie. To jest wrażliwa były. Teraz na Feltru nie będzie trzeba powiększyć dwa pola. To jest kolejny odcinek. Będzie końcówka żniw. Trzeba będzie skosić ten jęczmień na 21 polu. W tym moim nowym polu, co kupiłem. Poprzeczniaki też będę mógł moim później zrobić tak. Tego się na to za dużo chyba nie da. Nie wiem, gdzieś na jakiejś serii chcę iść w oliwki. Tutaj oliwki, no bo to jest Francja. Oliwki, a winogrona chyba sobie na Leningradzie pójdę. Tak mi się wydaje. Winogrona na Leningradzie. A na Hoyt Belleron po prostu pójdę w produkcję. Produkcję nie wiem jaką sobie jeszcze. Przetwórstwo. Może... Nie wiem sobie nawet co. Musiałbym zobaczyć te... W ubranie, o właśnie, w ubranie, bo mam przecież owce, a wełna... A z wełny się robi przecież ubranie, tak? No to wybranie, taki przemysł ubraniczy, znaczy nie, włókienniczy obawiam. Fajna rzecz by była. Na pewno te ubrania były bardziej dochodowe niż wełny. Bo to nie trzeba czasu, żeby to ubranie się zrobiło. Więc myślę, że to fajna opcja. O, tak na pół koła jak pojedzie, to on powinien to zakuć. No widzisz. No i dobra, i on teraz będzie równo odcinał, czy nie? Jo, równo będzie odcinał, tak. Aż zobaczycie. Albo nie, dobra, nie będę sprawdzał, bo ostatnio jak sprawdzałem, to aż mi tego, aż mi farminga wywaliło. Wczoraj na M-Clicku, jak sobie ogarniałem save'a, to chciałem zobaczyć sobie, ile miejsca zajmuje ta nowa obora. Zajmie mi obora na M-Clicku, ile miejsca. Często zobaczyć to aż mi farminga wywaliło. Więc ciekawie, ciekawie. Robotka idzie. Pił pola, no jeszcze nie. Jeszcze pół pola nie ma. Ale do końca odcinka myślę, że pół pola będzie zaorane. Zostało nam do końca odcinka 10 minut. Więc myślę, że pół pola będzie walnięte. Tylko nawet trochę ponad pół pola. Ja widzę tak bardziej oszczędnie te kamienie wyskakują. Że jak co roku jest zbierany, to aż tyle kamień nie wyskakuje. No dobra, nawijamy i jedziemy dalej w chorobę. Na dwa razy chyba zakryję ten poprzeczek. Ale to już będzie poza odcinkiem, ten poprzeczek, to rami, wiadomo.
Łodzi się nawet nie dam rady zaorać tego pola, bo jest za duży. Pewnie jakbym w trzech orał, no by dał radę zaorać. To zawsze te 3,5 to nie wiem, czas więcej zawsze było. Że trochę więcej kombinowania z nawrotami było. Więc nie wiem. Ale fajnie idzie ta orka, podoba mi się. Ile ten zestaw na sobie z tym pójdę za rambisty? Teraz też spoko wygląda, no ale to już nie wcale. Łotka idzie. Końcówkę pod górkę jest widać. Już kas sobie słabiej radzi. Wiadomo, słabszy silnik. Tak sobie niezbyt nie patrzy, że ten spuszcza. Tak zauważyłem, że raz bliżej, raz dalej go spuszczam. Więc jakaś średnia z tego wyjdzie. Tam myślę, że tutaj na tej miedzy, co byłem, to tam na 2,5 nie zgarnę, bo nie ma szans. Będzie trzeba 2,5 przejazdu zrobić. Ale pewnie jak znam siebie, to 3 pewnie. Powiem wam, że po tym przejeździe... Może nie po tym, ale po tym co będzie, to myślę, że połowa na pewno będzie zrobiona. To połowa będzie zrobiona. No, tutaj, jak patrząc od tego miejsca, gdzieś tutaj się pole kończy. Nie, tu się kończy pole. To myślę, że połowa będzie po tym przejeździe. Kolejny. Po tym kolejnym przejeździe połowa będzie. O! Bo ja tutaj zaczynam go wyłączać, dopiero jak już przednie koła na trawę wyjadę. O! Tego jakbym czapnął pługiem. Dobra, poczekam, w przejeżdżę. Bo on tu 8 dych leci, to raz, dwa. A takiego jakbym czapnął pługiem, to już by go, to już by chłopnężył. Jakby z takiego figa dostał. Myślę, że mogłoby tak być. No, poczekam do 15. I to sobie otworzę do filmu. Jak ci się napije. A jak tam ceny muszę jeszcze sobie sprawdzić. No, po tym przejeździe jest na pewno połowa. Po tym przejeździe jest połowa pola jak nic. Tak to wygląda. Najwyższe jest niby w grudniu. Sorga 110 ton mam. O kurczę. 1600? O, to trochę kasiorki da.
Sorgo, za Sorgo mam 120 tysięcy. Więcej. Czy za Sorgo mam chyba ze 300 tysięcy prawie. A tego przybliżania nie daje sobie. Kozackie są te obciążniki, co mam. Podoba mi się ten obciążnik, co mam w Masaju, taki fajny jest. Wszędzie go używam, no ale jest zarąbisty. Nie z kosurem. No, myślałem, że jednak to zagarnie, ale jednak nie zagarnie. Gdzieś tutaj. No jest połowa, widać, że jest połowa. Więc myślę, że jakbym miał jeszcze kogoś tutaj, byśmy grali w trójkę. Ze dwie osoby jakbym miał, to jakbyśmy grali w trójkę, to myślę, żebym ogarnął to. Że ogarnęliśmy byśmy to pole w trzech przez cały odcinek. Myślę, że jest to możliwe. Ja tak ogarnąłem pół pola. Pół pola zaorałem na odcinku, więc jest dobrze. A drugie pół, no to się zapoza odcinek założę, więc teraz można powiedzieć, że to jest prawdziwa orka, tak? Siedzicie do PS-ów, jest. Ostatni przejazd i tam się żegnamy z tamtej strony pola. Z tamtej zaczynałem pole strony, to i z tamtej skończę ci nie. Dobra, w sumie ładnie mi wyszło ten nawrót. Tutaj akurat w miarę sprawnie to zrobiłem, widać. Bo nie ma dużej przerwy między Masajem a klasem. Myślę, jeszcze na miniaturkę na końcu sapnąć, ale coś wymyślę. Coś wymyślę. Nie wiem, czy od razu idę nagrywać drugi odcinek. Znaczy, od razu chyba pójdę sobie nagrywać tego. Timelapse'a nie to. Nie przez to, że muszę go dzisiaj nagrać, wyrenderować i wrzucić. Najgorzej to chyba będzie to wrzucanie, no bo nagranie byłoby do 17. Nagrywanie będzie do 17. Chyba, że krócej, nie wiem. Dwa mi pewnie do 17 zejdzie. Potem wyrenderować to jest drugie półtorej godziny. Czyli 18.30. Czyli 18.40 by już mógł się wrzucać ten odcinek zacząć.
Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. 25 minut, akurat, ładnie. Na razie, cześć.